Dzisiaj zrobiłem unboxing mojego studia, mojego gaming roomu i powiem Wam też, jak możecie zdobyć taki sam gaming room dzięki Allegro. No to zaczynamy! Na dobry początek zobaczmy, co się dzieje po tej stronie, Po stronie od której Wy zwykle mnie widzicie, ale nie do końca. Kanapa, kanapa komentatorska, a przy niej trzy monitory. Mój główny monitor, 27 cali od MSI. Zaokrąglony, później z boku jest i Yama do streamowania. A tam po prawej stronie też jakiś dziwny monitor, którego nie wiem w sumie, jak się nazywa, bo ukradłem Samsung, bo ukradłem go ba Marty Bratu, który wyjechał za granicę. W siną dal, to jeszcze jest karton, bo kiedyś zrobię, kiedyś zrobię recenzję tego monitora. Jestem tego w 100% pewny. Na dole mamy ładną, piękną półkę. Jest mój mikser. Jest też cudowna, wspaniała e, tablica. A dokładnie ściana, pomalowana farbą tablicową, gdzie najważniejsze rzeczy zapisuję. Takie, że na przykład będzie Home Story Cup. Ludzi, którzy wspierali kanał, wytarłem właśnie gąbką bo za zeszły miesiąc. E, osoby, które grają w kulki, jest plakat, jest też informacja dosyć ważna. Zapomniałem zrobić raport e, dla Stefana za domówkę. Kanapa jest mega wygodna, dosyć duża, szczerze powiedziawszy, ale mi to w żaden sposób, nawet najmniejszy, nie przeszkadza. E, w trakcie przerw. Mogę się po prostu zrzemnąć. To jest tak zwany Couchmaster, przyjrzyjmy się mu Konstrukcja prosta jak budowa cepa Kawał plastikowej dechy Z hubem USB tam w środeczku Do tego jest moja podkładka od SteelSeries Myszka od SteelSeries Klawiatura od SteelSeries, jak już wiecie lubię SteelSeries, zapewne z nim współpracuję Miejsce, żeby podłączyć USB i ja sobie ogólnie rzecz mówiąc to rozkładam, ale teraz mi się nie chce, to leży mi grzecznie na kolankach I o, gram sobie, jest mi wygodnie Oto jest co ja widzę w większości przypadków Tak, zdarza mi się wyciągnąć tak nogi Jest też ładny, piękny, olbrzymi artanis I mój skin. Tam oczywiście widzicie oświetlenie U góry widzicie również hmm, klimatyzację Powiem Wam jedno, bez tej klimy ani ruszty Całe oświetlenie, które tutaj jest Tu się robi ciepło tu się robi naprawdę, naprawdę ciepło. Do możecie jeszcze zobaczyć kolejne kable. Kabli jest dużo. Kiedyś policzyłem tych kabli. Ja tutaj mam coś koło 200 paru metrów. E, możliwość chowania kotów pod spodem. Nawet nie wiem, co tam jest. Wolę nie sprawdzać. Mam swój Stream deck, dzięki któremu troszeczkę łatwiej mi się kontroluje, co się dzieje na streamie. Ale o tym nie teraz. Tu jest zakrzywiony monitorek. Tu jest drugi i macie również mój headset komentatorski. Tam jest bałagan. to jest headset komentatorski, z którego korzystam podczas imprez. Na dole jest mikser, który jakimś cudem ożył. Mikser, pokaż się. Śliczny mikser, przepiękny mikser. Kolejna lampa, o których mam dużo. To jest ta część, na której ja komentuję czasami imprezy. Coraz częściej, mam nadzieję, że też inne rzeczy będę robił, a teraz zobaczmy tę część, która może być fajniejsza właśnie dla was, jeżeli was interesuje moje komputery i stanowisko <laughs> profesjonalnej pracy. Ale zanim do tego przejdziemy. Właśnie informacja o tym, jak zdobyć własny gaming room marzeń do 10 tysięcy złotych. Wystarczy, że wyjdziecie na Allegro, założycie sobie konto. Znacie Allegro, prawda? Wszyscy znacie. Obstawiam, że konta macie założone. Zakładacie konto i wybieracie sobie sprzęt, który Wam się podoba. Dajecie do obserwowanych. Wybieracie wszystko, co tam macie ładnie, pięknie, rzeczy obserwowane. Może to być biurko fotel, klawiatura komputer i tak dalej i tak dalej. Ogólnie wszystko co w waszym wymarzonym gaming roomie może być i powinno być. Następnie udostępniacie to wszystko na Facebooku z hashtag PGA. No, bo na PGA ja będę. Kiedy będę? W sobotę będę dla was do waszej dyspozycji, ale o tym to jeszcze będzie później materiał. No i mamy serce streamera. Dwa komputery Komputer numer 1, komputer numer dwa. W sumie tam to niech będzie jedynka. Ten dalej. I co w nim siedzi? I siódemka, 8700K. 1070, chłodzona wod, wodnie. Powiedzmy sobie, zwodowałem. E, chłodzenie Corsara, i to jest komp, gdzie idzie gra. Obok mamy. kompa Obok mamy kompa do streamu, i komp A przesyła kompowi B sygnał. Tutaj sobie z tyłu. Zobaczcie, idą. Pod odpowiednie wyjścia A, tutaj idzie do karty Elgato. Przechwytuje obraz i komp B wysyła. Komp B to jest Ryzen e, 2700X. Jeśli się nie mylę, też chłodzony wodno. Wodnie. Mm, all in one. I do tego wszystkiego mam tę słabą kartę graficzną pod 1050 Ti, bo większej, lepszej nie potrzebuję. Zasilanie. Mhm. Jak wiecie, ja mam problem często z prądem. E, dwa UPS-y. Jeden i drugi. Każdy kąt ma oddzielnie podłączony, każdy monitor jest oddzielnie jakby podłączony I dzięki temu jestem w stanie wytrzymać około 15 minut streamując i grając w tym samym czasie Jak prąd wywali zwykle, to wystarcza Bałagan, jak to bałagan? Wszyscy znacie Oświetlenie, które się trzyma na taśmę słowo honorum, trytytki i wieszaki Trytytki, to jest to Następnie moje biurko, gdzie gram w poważniejsze gry, czyli w StarCrafta i do tego wszystkiego oczywiście sprzęt Steel Series. Jakby ktoś się dziwił albo nie, o tym co mam na poszczególnych kompach, jeszcze wam pokażę. Malutki monitor, jeżeli streamuję na dwóch kompach, właśnie z tego miejsca, tutaj na tym, który widzicie, który waży z 20 kg, jest. No, i jest też Blue Yeti, z którego często korzystam. U góry kolekcja moja blizzardowa. Jest żołnierz. Jest. Kupka. Trochę rzeczy od Blizzarda. Mamy Alliance, dla tych, którzy nie lubią Alliance, dajmy sobie hordę. Następnie bardzo ważne dwie dla mnie rzeczy, czyli taki hmm, em, podarunek od Blizzarda z okazji 20-lecia StarCraft'a. Bardzo mnie to ucieszyło. Stitches, Raynor i czerwone pudełeczko. W czerwonym pudełeczku jest dla mnie coś dosyć ważnego, bo tutaj jest medal, który dostał mój święty pamięci dziadek, za to, że był waka. A na dole jest karta do Disneyland Paris którym byłem tego dnia, kiedy akurat odbywał się pogrzeb mojego dziadka, bo że zmarł? Nie wiedziałem. Dlatego wszystkiego usiądźmy sobie grzecznie, jak do ludzi przestało. Dwa headsety z tyłu, widzicie obydwa od SteelSeries, bo im więcej headsetów, tym lepiej. Padział, laptop Asusa. Dosyć dobrze, z 1070. Korzystam z niego, jak wyjeżdżam, no i moje miejsce pracy, i grania. Monitor 144 Hz od LG. I tak to, proszę Państwa, wygląda unboxing mojego studia. Jak Wam się podobało? Miło? Ładnie? Przyjemnie? Czy też nie bardzo? Jest mój kochany Artanis, którego mało brakowałabym od na no, sensie widz, który wygrał go w GWO i powiedział Emil, zostaw go sobie. No i oczywiście oświetlenie, którego tu jest, jak widzicie, bardzo, 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 bardzo dużo. To jest taki ogólny unboxing mojego studia i... Będę robił coś bardziej szczegółowego, ale to nie dzisiaj, będę robił taki szczegółowy, gdzie opowiem sobie o monitorach, opowiem sobie o komputerach, opowiem sobie o tym, jak mam wszystko podłączone, czego używam do streamowania itp. itd. Ale to już w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć wszystkim!